Oto 10 ciekawostek o nauce psychologii. 1. Psychologia jest nauką, która zajmuje się badaniem zachowania i procesów poznawczych człowieka. 2. Istnieje wiele różnych teorii i kierunków w psychologii, takich jak psychologia pozytywna, psychologia rozwoju, psychologia kliniczna czy psychologia społeczna. 3. Pierwszym psychologiem był niemiecki filozof Wilhelm Wundt, który założył pierwsze laboratorium psychologiczne w 1879 roku. 4. Psychologia kognitywna bada, jak człowiek przetwarza informacje, a także jak podejmuje decyzje i podejmuje działania. 5. Psychologia kliniczna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia i wiele innych. 6. Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najczęściej stosowanych metod terapeutycznych w psychologii klinicznej. 7. Badania w dziedzinie neurobiologii wskazują na to, że pewne obszary mózgu są powiązane z określonymi zachowaniami, emocjami i procesami poznawczymi. 8. Teoria społeczna w psychologii bada, jak jednostki wpływają na siebie nawzajem i jak wpływają na społeczeństwo jako całość. 9. Psychologia ewolucyjna bada, jak czynniki ewolucyjne wpływają na zachowanie i procesy poznawcze człowieka. 10. Psychologia pozytywna skupia się na badaniu i promowaniu doświadczeń pozytywnych, takich jak szczęście, wdzięczność i dobre samopoczucie.